będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 13 maja, środę. Rocznica objawień fatimskich, rocznica też zamachu na świętego Jana Pawła II. To był 81 rok. I dzisiaj też nam daje Pan Bóg dosyć ciekawe słowo, bo tam jest dosyć sporo o ogrodnikach, tak w kontekście też tego czasu, który teraz przeżywamy i tego chłodu. Dobra, czas się zabrać za słowo. Zapraszam. Dzisiaj Pan Jezus używa takiej bardzo obrazowej przenośni, żeby pokazać nam sposób Jego działania i też o tym, co my mamy zrobić, tak? Czy którą drogą pójść, żeby to nasze życie przyniosło ten owoc, który On dla nas zaplanował i który On dla nas przewidział. Tutaj spotykają się dwie wolności. Wolność Boga, który daje nam siebie całkowicie, który chce, żebyśmy przynieśli obfity owoc, czyli żeby nasze życie było szczęśliwe, żeby nasze życie było pełnią, żeby ono nas doprowadziło do takiego finału, w którym zobaczymy, że ten kosz owoców jest pełen, który zebraliśmy w tym życiu i że ten kosz owoców zabierzemy ze sobą do tego nowego życia, które On dla nas przygotował. Oczywiście jakby wielkość czy wypełnienie tego kosza nie jest jakby gwarancją, czy inaczej przepustką do tego miejsca, które On nam przygotował, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie z Jego łaski, nie na podstawie naszych czynów, ale chodzi tutaj o osiągnięcie pełne takiej pełni i jakby już tutaj doświadczenie tej wielkiej miłości Pana Boga, już tutaj karmienie się, czy napełnienie się tym Panem Bogiem, który nas do tej pełni przygotowuje już w trakcie tego naszego życia doczesnego. Jezus dzisiaj mówi nam o takim, czy na podstawie obrazu wszczepiania latorośli w winny krzew, o pewnej prawdzie, która jest dla nas bardzo ważna. Mianowicie, jeżeli chcemy, żeby nasze życie było owocne, to my się musimy w coś wszczepić. Musimy się czymś karmić. Musimy skądś pobierać soki życiodajne. I mam tutaj na myśli jakąś filozofię, jakąś drogę życia, jakiś sposób funkcjonowania w tym świecie. Spróbujmy zobaczyć, to jest takie zadanie dla nas też i na dzisiaj, z czego ja czerpię soki, kto mnie karmi, na jakich wartościach ja kieruję, czy buduję swoje życie, czym się kieruję w tym życiu, co jest jakby wyznacznikiem wartości w moim życiu. I kolejne pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Bo zobaczcie, Jezus dzisiaj mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Czyli, że pierwszym punktem, takim punktem wyjścia do tego, żeby rzeczywiście wpiąć się w Chrystusa i od Niego czerpać te soki życiodajne, to przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że ja tak naprawdę z siebie nic nie mogę. Że te wszystkie wysiłki, to cała ta moja mądrość, wszystko to, czym żyję, to, co teraz tak naprawdę zbieram sobie w tym świecie, jakby w konfrontacji z Panem Bogiem jest niczym. Że to nie przyniesie jakiegoś takiego owocu, który będzie trwał. Jasne, my ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby sobie budować czy zabudowywać to życie. Jesteśmy czasem zadowoleni tylko z takich półfabrykatów. No bo sobie, że tak powiem, zbudujemy świat. Mamy mieszkanie, mamy pracę, mamy konto w banku i tak dalej. Ale czy rzeczywiście to daje nam szczęście? Czy to daje nam poczucie spełnienia? Czy to daje nam poczucie tego, że nasze życie się realizuje? Czy to zaspokaja wszystkie nasze głębokie pragnienia? No właśnie. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza Cię do tego, żebyś pozwolił się wszczepić w Niego. Wiecie, ten obraz nacinania winorośli, to jest obraz ciała Chrystusa, przecież On jest dosyć mocno poraniony, tak, na krzyżu. I te rany Chrystusa są tymi miejscami, przez które my wchodzimy do tej głębokiej wspólnoty z Nim
i przez które On nas karmi. To jest obraz Eucharystii. Bóg, że tak powiem, rani z siebie po to, żebyśmy my mieli z Niego ten pokarm życiodajny. Mocny jest ten obraz, nie? Ale on jest prawdziwy, bo wtedy, kiedy ja jestem wszczepiony w Chrystusa, to wtedy tak naprawdę moje życie zaczyna rozkwitać. To tak naprawdę wtedy, będąc w Chrystusie, moje jakby decyzje, moje kroki, moje jakby moja filozofia życia, mój sposób patrzenia na świat, no, zaczyna przynosić niesamowity owoc. Bo to, co się dzieje w moim życiu, nie dzieje się moją własną mocą, nie dzieje się tylko i wyłącznie za pomocą mojej własnej inteligencji, ale jest to owoc mojej współpracy z łaską, mojej współpracy z Chrystusem, że to życie, które pochodzi od Niego, zaczyna we mnie się rozwijać. Kolejny aspekt tego bycia w Panu Bogu czy z Panem Bogiem, On nas oczyszcza. Zobaczcie, co jest naszym największym problemem? Naszym największym problemem jest zło, jest grzech, bo to nas niszczy, to sprawia, że przestajemy żyć pełnią życia, to nam odbiera radość, to nam odbiera pokój, to sprawia, że żyjemy w pustce, w śmierci, nawet czasami tam gdzieś tam się próbujemy jakimiś półfabrykatami troszeczkę, że tak powiem, zadowolić czy zaspokoić troszeczkę radości, ale ostatecznie to nie przynosi żadnego ukojenia i że tylko i wyłącznie wolność w Chrystusie, który nas oczyszcza od naszych egoizmów, od naszej pychy, od przywiązania do grzechu, od jakichś wad, tak, sprawia, że moje życie zaczyna być pełniejsze. Sprawia, że w moim sercu jest pokój. Sprawia, że zaczynam inaczej patrzeć na siebie, na drugiego człowieka, na świat i jest we mnie więcej radości i tak naprawdę te wszystkie siły kreatywne, które są we mnie, one zaczynają się coraz bardziej rozwijać. Ale nie dzieje się to moją mocą, tylko dzieje się to właśnie dzięki tej sile życiodajnej, która pochodzi od samego Chrystusa. I drugie zadanie na dzisiaj, dla Ciebie i dla mnie, to żebyśmy zobaczyli, co jeszcze, czy z czego jeszcze Pan Bóg musi mnie oczyścić. I żebyśmy Mu na to pozwolili, bo On potrzebuje naszej zgody na to. On potrzebuje, żebyśmy poszli na całość za Nim, żebyśmy Jego postawili na pierwszym miejscu, żebyśmy Jego Słowo, to co On do nas mówi, uczynili pewną drogą naszego życia. Żeby to stało się pewną filozofią, systemem wartości, na którym będziemy budować naszą codzienność. Czyli żeby to potraktować na serio i na poważnie. Wtedy ta koegzystencja, to wszczepienie i to życie z Bogiem i w Bogu sprawi, że no, będziemy coraz bardziej dojrzewać do Królestwa Bożego. A przecież o to w tym wszystkim chodzi, nie? Życzę Ci dobrego i błogosławionego dnia. Szczęść Boże.